teraz pranie korporacyjne świata, mózgów młodych ludzi. Co musi być koniecznie? Restauracja pod Złotymi Łukami. Tak, w drugi dzień słyszę, że musimy tu zajść, zobaczyć, co jest różnego. What is different? To go. Fish. Ja wiem rybę. Filet to fish. 10 zł. W zestawie nie chcę frytek. Nie chcę. Chcę takiego. Dobra. Zamawiamy, później wam pokażemy co. Dobra, zamawiaj. Będę. Dawaj, no ale ja nie wiem co. No to ja też nie wiem. Grand Chicken. Samego? No. Tak, samego. Mniej cukru. Fabian. Ryba. Nie, nie w zestawie. Do, weź samą rybę. Dodaj. Mamusia, zobaczcie, czy jest coś bez glutenu. Nie donę. Nie donę. No to Fabian kliknął płatność. Dlaczego? No to nie, to ty kliknąłeś. Ty kliknąłeś. Dobra, rozłączamy się. Filet to fish, jak był kiedyś w Polsce to jest, a Szymon to bułka kukurydziana z wielkim kurwa kotletem. Naprawdę, a duża porcja. Mi, jak dawali. No, jak dawali. Dobra, rozłączam się. No dobra, żeby nie było. Na Mauritiusie jest dużo czarnych. Nagram ubikację jak wygląda, bo jest z płyty falistej zbudowana. No nie wierzę, zobaczcie. Drzwi. Płyta falista. Świetnik, płyta falista. No beczki z kranami, fajne rozwiązanie. Ale, oj, Fabian. Atakuje cię, no. Staniesz mnie za nogami, depczesz mi po piętach i... Płytę falistą i co? Domy z płyty falistej, ale w centrum handlowym kibel zbudowany z płyty falistej. No. Lody? To jest błabel, ty idziemy. 13 do 16 zł. Desery, jajka, duperele. 20 do 30 zł. Sałatki duże. Deserowe. Centrum handlowe. Dużo sklepów. Dużo. To przy McDonaldzie. I... Do Superu idziemy po napoje i jest apteka. Muszę sobie coś kupić, jakieś reni. Nie, kupię Felicina. A nie ma windy? Co? Windy? Na początku była ruchome schody. Tu jest kawał drogi, synek. Dobra, idziemy pod górkę. Fajnie. Zobaczcie, wszędzie wykończenia z płyty falistej. Oni to po prostu mają w naturze płytę falistą. Park. Fakt, że już się zamyka. Ale jeszcze jest dużo ludzi. Słodkie ziemniaki, bataty. Warzywa, owoce. Marchewka 4 zł. Małe bakłażany 3 zł. Nie wiem co, 5 zł. Są te banany małe. Mama, małe banany. I za panem. Co? Idziemy dalej. Coś za 4 zł. 2,50 małe banany. Przyszliśmy kupić małe banany.
Nie wiemy co to. O, to jest kwiatki. A, durian. Warzywa, owoce. Cytryny. 2,50. Really good. Owoce świeże. Pomidorki 5 zł. Jakieś coś pasteryzowane w butelkach, nie wiemy co. Najpierw trzeba było wiedzieć co to jest. Tompus 7,50 kg. Pora bezcenna jest 5 zł. Kokosy 3,50. No, thanks. A jest obrany ananas, kochanie. Dobra. Po prostu pić nie chcę. Czym jesteś przerażona? To jest wszystko ładne. Dzień targowy. No dobra, kupimy te małe banany, co? Dlaczego? No już to są prosto z drzewa. No teraz idzie tam, zobacz, że zamiata dookoła. Na jutro jest czysto. No taki sobie zrobili dzisiaj, no. Szczotki. Sprzątają. No teraz sprzątają, no. Uwaga, ziemniaki idą. O, dobra, mija nas. No dobra, to nam już nie ma po co. Się kończy. Przyszliśmy, jest 17, jest trochę późno. Jedyne co, to kupimy małe banany. Pójdziemy tam do przodu. Cebulę, pomidory, wszystko. Strasznie krzyczą. Papryczki, znów małe bakłażanki. Pakują się chłopaki. Kokosy po 3,50. Pomidory prawie czerwone, pomidory czerwone. Człowiek by tego zjadł, ale nie wiadomo co kurwa ci się przyrządzić, a co można jest za surowo. Nie szkodzi. Tyle kokosów sprzedał ktoś, kto tu dzisiaj był. Co, że bałagan lekki? Jaki to bałagan? Zobacz, to była kapusta. Kokosy 40. Rozmaryn? Co to? To trawa cytrynowa. 6 jajek? 2,50? Nie, to jest numery. A ja nie wiem. 4 złote. Małe banany. Tu są ładne małe banany. Chcesz? Nie. Ale one są dobre, kochanie. One tak mają wyglądać. A te małe 5 kg. This. Tak. Tak. Pepis. Kapies. Ja sajdę. Nie cało piję. 4 piece 25. 4 piece 25.
Wait, wait. 20 rupees? 20? Yes, this one 1 rupee. 2, 3, 4, and then 1. 5 rupees. Good? Good. Thank you. Thank you. 2,50 za 5 bananów. Mango. I co? I co? Dobry, nie? No. Papryczki, pomidory, papryczki, limonki, dynie i koniec targu. Do zobaczenia. Jechaliśmy do centrum Port Louis. Port Louis, miasto, stolica. Dzień targowy. Bluzeczki Adidasa, koszuleczki. On otwiera czy zamyka? Nie wiadomo. Idziemy dalej. Chodź, Kasia. Sprzęty. Buty Nike, Adidasy, koszulki. Budowa, cement. Chodź, Szymek. Mister Kebab. Wszystko się wywaliło na skuterku. Dworzec autobusowy. Autobusy zmienianego wieku. Kwiatki, róże, ananasy, połóweczki z sosami na ostro, na słodko. Chodźcie na drugą stronę. Masz Fabiana? Chodź. Chodź, Fabian. O, nie są takie stare autobusy. Ten to nówka. Co jedzie? Nóweczka. Dzień targowy. AirPodsy, stereo. O, autobus inny. Proszę. Tak wygląda super autobus. Trochę przy słupkach pęka. Ponitowany. Główny dworzec autobusowy. Nowych sprzętów mało. Same stare kapcie. Naprawdę stare kapcie. Fabian, nie wychodź na ulicę. Co, kochanie? Prawda. Ktoś powie, że Szczytu jest brudny, to naprawdę nikt nie przyjdzie. Mnóstwo tam na końcu, tam daleko widać targ. Trochę się opaliłem, widziałeś, kochanie, jaki czerwony jestem? Ale jesteś ciacho. No, ciacho. I wtedy miałoby się czego wszczepić? Chyba nie. Czy światła są? Prawie wszystkie. Jest po 18:00. To takie już widać ostatki. No, taka zabudowa piękna. Co, kochanie, jedziemy stąd, nie? Jedziemy do pokoju. Nie, jedziemy jeszcze na plaży się wykąpać. O, to jest. O. Tak, Szymek? Tak.
Aha. Teraz będzie fajnie, bo będzie taka chłodna, bo będzie większa i ciepła. Tak. Mniejsza woda, dziwnie. Kurde. Tak. Dawać. Tak. Ja słyszałem szum, ja słyszałem. Kebaba. Kebab kosztuje, Mister Kebab kosztuje. Nie wiadomo ile kosztuje. How much cost? 60 rupi, 6 zł. Okay, no have now. As just like thanks. 6,70 rupi. Podniósł cenę, jak usłyszał, że to nie swojak. Nie szkodzi. O! Kochanie, Jonas LTD to jedna z twoich firm? Robiąca miliardowe obroty na rynku polskim? Stop! Taki autobus. Tak. Ale dużo podróbek jest. Dużo podróbek? Co ty, to wszystko oryginały. No, wiadomo. O, Ludwik Pasteur. Proszę. To taki, co wymyślił penicylinę. To taka lek zajebisty, który uratował dużo ludzi. No. A później był Hitler, później Kim Il-sung, który tych ludzi eliminował, a teraz jest Putin. Tak. I Ching Chong Chang. No. Aj, a Hefka, thanks. Tak, widzą, że turyści, to trzeba. A, tu chłopaki coś remontują. Będzie pokój z widokiem. Ciasta. Ciasta i buty. Taki sklepik. Brudne powietrze, takie. Co brudne? Śmierdzące. Powietrze takie. No, przełaż. Idź tam. O, zamykają sklep. Ale jeszcze sobie kupię koszulkę. Jedną sobie kupiłem. W sklepie z napisem Mauritius, zajebista. Moja żona mówi, że za małą wziąłem, co nie jest prawdą, bo ja przecież schudnę. O, ładny plecak. A, to czyjś. Warzywa, owoce. Albo Rolexa. Tam nie ma po co iść, kochanie, nie? No to co, wszystko pozamykane. Myślę, że tutaj w ciągu dnia tętni życie. Ten gość już ma jest Argentyna. Dobra. Co, lecim? Jedziemy sobie na plażę. Akurat wodę mają zajebistą w oceanie. I sól mamy z odsolenia. Tak, tu mamy jeszcze fast foodzika. Nissan, Bluebeard. Tak wygląda. United Cargo to taka firma kurierska, mi się wydaje. Otwarte? Szymon, otwieraj. Szymon ma klucze. Dobra, kończymy. Przyjeżdżaliśmy. Przyjeżdżaliśmy i... No. Przejeżdżaliśmy i zobaczyliśmy znaczek, punkt widok. Nie ruszaj, nie, Fabian. Zobaczyliśmy punkt widokowy, latarnia morska. No to przyjechaliśmy pod latarnię morską. Latarnia morska jest zamknięta. Muza napierdala. Kieruj się na południowy wschód. Ale tam jacyś ludzie chodzą. No ale to są lampiarze. No gdzie, u góry, ze zdjęciami? No nie. A może było otwarte, bo już była ma zamknięta. Może za późno już jesteśmy. I oni tam zostają do jutra.
No, muza, ale wam powiem, że no, może być. Powiem wam, nie lampnika, a latarnika. Tu jest wejście. No wiem, Fabian. O, to fajnie. O, ja zrobię. O! Przesuń się z kadry. Dzięki. Tatusiu, mógłbyś się odsunąć kawałeczek? Tak powinno to brzmieć. Ale jest nieźle, wam powiem. Kaśka, do zdjęcia. Jest nieźle. Tak trzeba uważać pod nogi. Ale wam powiem, że... O, i ryby. I ryby łowią tu. No. Patrzcie pod nogi. Wędkarze. Tam jest super ekstra. Normalnie jakbym był młodszy, szczuplejszy, bardziej wysportowany, to bym tam poszedł. Ale jestem za gruby, za stary i mi się nie chce. O, zdjęcia. Chodź, kochanie, do zdjęcia. Tylko uważaj pod giry. Ale ty masz, kurwa, obuwie sportowe, Kasiu. O. Tak, turystki. Turystki ze Szczecina. Zobacz, jak tam ładnie. Dobra, wyłączam, bo żonie chcę zdjęcia zrobić. Pa! Wsiadaliśmy do samochodu. Woła nas latarnik. Pokaż go. No już poszedł sobie. Taki w żółtych ciuchach. I woła nas, że chcemy to nas spuścić. I my sobie możemy wejść na górę. Ja, kurwa, na górę. Do latarni. Lecę. Przecież podobno schudnie. No, jak schudnę, to se wejdę, dobra? Pokaż jeszcze latarnię. Zadałem pytanie mojej drużynie. Może ktoś chce, ma ochotę. Spojrzeli się na mnie, tak jak ja się na was patrzę. Będę wchodził na górę. Tylko ja chciałam. Tak, tylko moja żona chciała. Ale się nie zdecydowała. Ale wam powiem, że to fajne. I to urwisko przy latarni fajne. No. I miły. Znaczy miły, pewnie liczył, że dostanie parę rupii. No, bo za 600 metrów skręć w lewo. Ale ja nie mam ochoty na włożenie na latarnię po to, żeby zobaczyć więcej oceanu. Wolę jechać jeszcze na plażę. Mamy godzinę 19:00, 18:49. 18:49 i próbujemy się jeszcze dostać na plażę. Ile tam? 2,5 km było, nie? 2,5 km, żeby tu jeszcze skosztować. Gdzie, kurwa, synek? A, no to... tu, czekaj, nie ta strona. Próbujemy. Jedziemy na plażę. O, i krówka jest, jest krówka. Trzy pieski. I były trzy małe pieski. Dlatego jest tyle tych psów. Jest wszędzie pełno psów. Dobra, wyłączaj, synek. Przyszliśmy na plażę na... się wykąpać, ale się nam odechciało kąpać. Telefon pokazuje, że jest jasno, ale nie, jest szaro-buro już, jest godzina, no, przed 20, a tam na horyzoncie taki wycieczkowiec, co lata. O, guzik widać. A może to ja, ten Adaś z Laponii do nas płynie. Lada, Adaś z Laponii, tak. Jest, no, pięknie. 30, to tak mega. I co? Ładnie? Ale może tu przypłynie bliżej. Statek? No, na bank. No tak, tutaj. No dobra. Dobra, kończymy. Faby fotografu nasz.